Państwu opowiadała o Imperium Rosyjskim w kolorze, o tym, jak fotografowano ponad 100 lat temu. Na początek mam do Państwa dwa krótkie pytania. Kto z Państwa dzisiaj zrobił jakieś zdjęcie? Choćby jedno. Niewiele, myślałam, że więcej. A kto zrobił kolorowe zdjęcie? Głupie pytanie dzisiaj, prawda? Bo właściwie każdy z nas ma w swoim telefonie aparat fotograficzny, kolorowy, który oddaje przepiękne barwy realnego świata. Ale to dzisiaj. I dlatego czasami, kiedy próbujemy sobie wyobrazić świat sprzed 100 lat, to wydaje się on tam nam taki nieprawdziwy, zupełnie nierealny, bo ten brak koloru zdejmuje rzeczywistość. Ten świat wydaje się tak niesamowicie odległym od naszego dzisiejszego tego świata widzenia. A jaka była fotografia 100 lat temu? No przede wszystkim głównie, czy właściwie wyłącznie czarno-biała. Kolorowych zdjęć nie było. Po drugie, aparatura, którą dysponowano, była dosyć skomplikowana. Być może pamiętacie Państwo takie jakieś właśnie fotografie dawnych aparatów fotograficznych, które polegały na tym, że się stawało przed taką budką, przykrywało się czarną płachtą i coś tam się czarowało pod spodem. Za panowania ostatniego cara rosyjskiego, to znaczy Mikołaja II, była to technologia już całkiem nieźle znana. Mamy nawet rodzinne zdjęcia, w której członkowie rodziny, oczywiście niezwykłej rodziny, tylko carskiej rodziny, pozują z aparatami. Jak widzicie Państwo, żona cara i cztery jego córki, każdy ma swój przenośny aparat, ale jak widzicie, są to całkiem duże walizeczki. Tutaj car z żoną na spacerze, również car, to co niesie car w ręku, to jest aparat stuletniej dawności firmy Kodak, więc jest na tyle ciężki, że car pomaga żonie go nieść. Car interesuje się fotografią, sam stara się robić zdjęcia. Nie zachowały się, co prawda, te, które tak stuprocentowo carowi możemy przypisać. Ale jak widzicie Państwo, cała rodzina interesuje się fotografią. A mimo to pewien wyjątkowy pokaz, który miał miejsce 3 maja 1909 roku, zrobił na całej rodzinie ogromne, niebywałe wrażenie. Dlaczego? Dlatego, że mieszkańcy Pałacu Zimowego mieli okazję zobaczyć przepiękny krzak kwitnącego bzu. Mieli okazję zobaczyć przepiękny krzew piwoni, jak żywy. Mieli okazję zobaczyć paterę z owocami, która wyglądała zupełnie inaczej niż te wszystkie zdjęcia, które oni do tej pory robili i widzieli. Dlaczego? Dlatego, że to były zdjęcia kolorowe. To, co widzieliście Państwo za moimi plecami, to nie były pokolorowane obrazki czarno-białe. Czasami widzimy takie zdjęcia, ale wtedy widzimy, że one są kompletnie sztuczne. To, co pokazywałam, czy to, co pokazuję, to są zdjęcia, które są wywołane z negatywów zrobionych przez tego człowieka, o którym będę dzisiaj mówiła. I one tak właśnie wyglądają. Tu nie ma retuszu, tu nie ma dodawania koloru do czarno-białych zdjęć. O tym, jak to wyglądało, ta technika opowiem trochę później. Ale mam nadzieję, że właśnie dzisiejsza nasza rozmowa to będzie dla Państwa okazja zobaczenia, jak kolorowy był świat ponad 100 lat temu. A jest to możliwe dzięki temu, że mamy dostęp do prawie 2000 negatywów zdjęć zrobionych przez właśnie pana Proskudina Gorskiego, które zachowały się do dzisiejszych czasów. Było tych zdjęć znacznie więcej, ale nie przetrwały tych 100 lat wojen i kataklizmów. To spotkanie, o którym mówiłam, spotkanie w Pałacu Carskim, zaowocowało czymś w rodzaju spółki prywatno-państwowej. Profesor Proskudin dawał technologię, swój czas, swoją pracę. Car dostarczył mu środki transportu. Czasami to był niewielki okręt parowy, na który można było włożyć ciemnię i całą aparaturę.
wraz z załogą zresztą, którą uwieczniono również w kolorze, jak widzicie. Czasami był to wagon kolejowy, do którego ciemnia również się mieściła. Czasami na bliższe trasy Proskudin Gorski dysponował samochodem marki Ford. Jego zdjęcie niestety się nie zachowało. Ale jak widzicie, car zapalił się do takiego pomysłu, żeby Imperium Rosyjskie uwiecznić właśnie w kolorze. Ale kim był ten niezwykły człowiek, któremu udało się cara namówić na taką właśnie współpracę? No więc był to Siergiej Michajłowicz Proskudin-Gorski, urodzony w roku 1863 w Rosji, zmarły jak wielu jemu współczesnych, wybitnych ludzi, już nie w Rosji, tylko we Francji, w Paryżu. Był z wykształcenia chemikiem, studiował w Petersburgu, w Berlinie, w Paryżu. Współpracował między innymi z Mendelejewem, tym od słynnej tablicy, którą pewnie Państwo znacie. Co fotografował? Może inaczej powiem tak. Pewnie jednym z najczęstszych rodzajów zdjęć, które robimy, są autoportrety, zwane dzisiaj selfie. Od takich zdjęć nie uniknął również Proskudin-Gorski. To jest właśnie selfie wykonane przez niego. Tak? W ten sposób się sfotografował i się uwiecznił. Początkowo traktował swoje zainteresowanie fotografią jako coś trochę biznesowego, trochę hobby. Jeździł po Rosji, robił zdjęcia. Z tych zdjęć robił pocztówki, które sprzedawał, z tego żył. Oprócz tego miał, powiedzmy, niewielki biznes rodzinny. Jakoś to się kręciło. Początkowo nie było w tym żadnej głębszej, większej myśli. Od takie po prostu zainteresowanie fotografią. Miał dzieci, miał żonę, rodzinę, ale najczęściej widzimy go przy pracy. Z aparatem, kiedy ustawiał kadry albo kiedy wywoływał zdjęcia. Takich zdjęć jest mnóstwo. I tutaj widzicie Państwo ten aparat, przy pomocy którego Proskudin-Gorski zdjęcia robił. Ale zanim już o konkretnie tym aparacie, to chciałabym Państwu pokazać jedno zdjęcie. Jak myślicie, co to jest? No właściwie trudno powiedzieć, co to jest. A jest to pierwsza na świecie, najprawdopodobniej kolorowa fotografia. Zrobiona w połowie XIX wieku, tak jest. To była wstążka kolorowa, którą jeden z niemieckich chemików i fizyków postanowił sfotografować przez trzy różne filtry kolorowe. Czerwony, niebieski i zielony. Potem tak samo je naświetlać i wyszło mu właśnie to zdjęcie kolorowej wstążki. Nie bardzo jest ono wyraźne, nie bardzo jest czytelne, ale to jest początek myślenia nad tym, jak utrwalić świat w kolorze. Nasz bohater, to znaczy Proskudin-Gorski, korzystał oczywiście z tej myśli, ale nie tylko z jego myśli, dlatego że takim człowiekiem, który dokonał przełomu w kolorowej fotografii, był Adolf Mitte, który na początku już XX wieku, bo w 1901-2 roku najprawdopodobniej wymyślił aparat, który pozwolił tą technologię ułatwić i fotografowanie w kolorze ułatwić. On wyglądał mniej więcej tak, a cała procedura fotografowania polegała na tym, że ponownie naświetlano trzy szklane tabliczki, trzy szklane takie no, szybki właściwie, tak, przez trzy różne kolorowe filtry. Potem specjalna procedura powodowała, że wywoływano je mniej więcej w ten sam sposób i dostawało się kolorowe zdjęcie. Problem polegał na tym, że trzeba było bardzo długo je naświetlać, co skutkowało tym, że każdy najmniejszy ruch powodował rozmazy na fotografii i nie udawało się ich dobrze skleić.
Przełom, którego dokonał Proskudingorski, polegał na tym, że czas naświetlania dzięki specjalnym procedurom udało mu się skrócić do sekundy. No więc już sekundę nawet najbardziej ruchliwy obiekt był w stanie wytrzymać i zdjęcia okazywały się być już bardzo precyzyjne i bardzo ostre. A tutaj macie Państwo przykład tego, jak to wyglądało. Te zdjęcia są kolorowe, są właśnie po kolei robione przez różne filtry, tak? Czerwony, niebieski i zielony, i później naświetlane i składane w jeden plik. I wychodzi z nich zdjęcie kolorowe. Oczywiście to nie jest jeszcze ta technologia, którą właśnie wszyscy mamy w telefonach, ale już pozwala pokazać niezwykle kolorowy świat. Co fotografował Proskudingorski? Właściwie to, co my wszyscy, to znaczy ludzi, trochę widoczków, coś, co on nazywa etiudy, trochę zachodów słońca, a zaczyna się jego taka bardzo poważna zabawa w fotografię od wyprawy. Początkowo ma być to wyjazd do dzisiejszego Uzbekistanu po to, żeby sfotografować zaćmienie słońca. Jak Państwo widzicie, i to jest jedno ze zdjęć właśnie z tej wyprawy pod patronatem Towarzystwa Geograficznego Imperatorskiego. Jak Państwo widzicie, pogoda nie sprzyja. To była zima, były mgły, były chmury, padał śnieg, ale już nawet na tym pierwszym zdjęciu wyraźnie widać kolorową płachtę zasłaniającą wejście do tej jurty, która jest z tyłu. Cała reszta jest szara, bo takie były ubrania tych ludzi, bo to wszystko było właśnie, tak jak mówię, przyćmione, ale przynajmniej ten jeden kawałek jest kolorowy. I dlatego też rozczarowany skutkami tej, czy gdyby brakiem efektu w tej wyprawy, Proskudingorski postanawia skorzystać i zwiedzić okolice. I jedzie do Samarkandy, w której fotografuje ten budynek. To jest największy ówczesny meczet. Nazywa się on Bibi Hanym. Jak Państwo widzicie, jest w dosyć kiepskim stanie. On się zaczął walić właściwie już w momencie budowy, bo był nie najlepiej zaprojektowany. Oprócz tego to jest teren, w którym jest dosyć dużo trzęsień ziemi. I w związku z tym, no tak on wtedy właśnie wyglądał. I to był impuls do tego, żeby Proskudingorski podjął swój największy projekt, życiowy projekt, zinwentaryzowania właściwie całego ówczesnego Imperium Rosyjskiego. Dlaczego? Ano dlatego, że kiedy powrócił już do centralnej Rosji, po 9 miesiącach od zrobienia tego zdjęcia przyszło ogromne trzęsienie ziemi, w wyniku którego ten meczet jeszcze bardziej ucierpiał. I Proskudingorski uświadomił sobie wtedy, że jego kolorowe fotografie to jest być może jedyna okazja do tego, żeby zachować ten wyjątkowy świat dla potomnych. Nie wiem, czy miał świadomość tego, że za mniej więcej 10 lat przyjdzie kataklizm, który ten świat już nie przyrodniczy, tylko cywilizacyjny, to znaczy wojna i rewolucja, który ten świat naprawdę zmiecie z powierzchni ziemi, ale od tego czasu zaczął intensywne prace nad obfotografowaniem całej Rosji. Tutaj macie Państwo zdjęcia z Samarkandy, ciąg ich dalszy, bo wracał tam później wielokrotnie. To są zdjęcia, dzięki którym udawało się później rekonstruować te zniszczone budynki. Zwróćcie Państwo na to, jak żywe są te kolory, jak one są wyjątkowe. A tutaj to już są współczesne zdjęcia. Myślę, że o ile różnią się jakością, na pewno techniczną, o tyle jakichś wielkich różnic w kolorach nie ma. Tak? To pokazuje, jak bardzo precyzyjna była ta technika, której Proskudingorski używał przez lata. Fotografował również ludzi.
To pierwsze zdjęcie nie bardzo świadczy o tym, że to są ludzie, ale bardzo lubił coś, co określał mianem typy. Typ dagestański, kaukaski, uzbecki, taki, siaki. Krótko mówiąc, ludzi w ich generalnie lokalnym kolorycie. To jest na przykład baszkirka przed swoim domem. A tutaj baszkir również przed swoim domem. W związku z tym, że czas trochę mi się kończy, więc pozwólcie Państwo, że przejdę do moich ulubionych fotografii. Nie miałam sumienia wybierać, powiem Państwu szczerze. I chyba najbardziej ulubione jeszcze dalej. Jak widzicie Państwo, ci ludzie są niezwykle kolorowi, zajęci swoimi różnymi rzeczami. Jedzą, bawią się, siedzą na trawie, pozują do zdjęcia przed strażą pożarną. O, stąd się zaczynają moje ulubione, tak? Dagestanki na tle gór. Zauważcie Państwo, jaka głębia w tej fotografii. Tutaj niebywałe światło na tym zdjęciu i kolory również. A to jest emir Buchary w pięknym, kolorowym kostiumie. Oczywiście zachody słońca, no bo kto nie chciałby fotografować pięknych zachodów słońca? Wszyscy mamy w swoich telefonach takie kolekcje, prawda? Myślę, że a przynajmniej prawie wszyscy. Cała mapa jego podróży niezwykłych, a to, co nazywał etiudami, tak? Czyli na przykład maki na Krymie. Także zobaczcie, nawet wtedy stara się pokazać tą grę światła, chmur, odbicie, niesamowite. Takich zdjęć jest naprawdę mnóstwo. Dzisiaj to, co zostało z jego kolekcji kilkutysięcznej, wielotysięcznej, on miał taki plan, że w ciągu 10 lat chce zrobić 10 tysięcy zdjęć. Do dzisiejszych czasów zachowało się 1900 negatywów. Obecnie znajdują się one w Bibliotece Kongresu Stanów Zjednoczonych, dlatego że tam zostały sprzedane przez rodzinę Proskudina-Gorskiego. Ostatnio zostały ocyfrowane i można je oglądać. A chciałabym Państwu pokazać, bo tak jak mówiłam, on miał świadomość tego, że to jest jedyna możliwość tego, żeby uchronić tą Rosję przed zapomnieniem, tą, którą on widział. Zobaczcie Państwo, to jest jego zdjęcie, wykonane przez niego. A tak wygląda to samo miejsce dzisiaj. Już. W 1963 roku. Tak? Tyle zostało z tego pięknego obrazka, który widzieliście Państwo przed chwilą na moim zdjęciu. I jeszcze jeden obrazek. Ups. Mówiłam Państwu, że on robi pocztówki z tych swoich zdjęć i że na tym zarabiał między innymi. I jeszcze jedna próba rekonstrukcji. Jeszcze jedna próba rekonstrukcji. Momencik. Jeżeli ktoś z Państwa... Вот точка съемки Прокудина-Горского. Dokładnie z tego samego miejsca zrobione zdjęcie pokazujące, co zostało znowu z tej pięknej białej cerkwi po 100 latach. Jeszcze raz powtórzę, nie wiem, czy on miał świadomość. Niektórzy badacze mówią, że generalnie ludzie początków XX wieku mieli świadomość nadciągającej jakiejś katastrofy, tak? Tego, że coś w powietrzu się dzieje, że jest jakaś taka atmosfera, że coś przyjdzie złego i że ten świat, który znają, się skończy. Nie wiem, czy on miał tego świadomość, ale niewątpliwie jego prace pozwalają przynajmniej odtworzyć ten świat, który zginął w wyniku wielkiej katastrofy, najpierw I wojny światowej, potem II wojny światowej. I myślę, że
Te fotografie pozwalają nam trochę bardziej urealnić ten świat sprzed 100 lat. Dla Państwa to jest głęboka historia. Car Mikołaj II to jest właściwie tak jak jakaś bajka o żelaznym wilku. Ale ci ludzie byli zupełnie realni, ci ludzie byli kolorowi, ci ludzie byli żywi i prawdziwi. To nie były tylko czarno-białe obrazki na fotografiach. To jest niezwykła postać i mam nadzieję, że kiedyś zechcecie Państwo sięgnąć i obejrzeć jego pracę, jego kolekcję. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.